Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać jeszcze jeden niesamowicie ciekawy wzór ażurowy na drutach. Taki pionowy wzorek. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Na letnie robótki. Na przepiękne bluzeczki, kamizelki, kardygany, na przepiękne szale, robiąc taką, powiedzmy, mgiełką, czyli na grubszych drutach, cieńszą niteczką, ale również i na zimowe robótki. Wzór ten robi się naprawdę niesamowicie prosto. Składa się tylko i wyłącznie z dwóch rzędów. Proszę spojrzeć, jak bardzo ciekawy jest ten wzorek. To jest prawa strona robótki, a tak wygląda lewa strona robótki. Również jest ciekawa. I co ciekawego, robiąc, dołem robótki wytwarzają nam się właśnie takie zaokrąglenia, takie noski. A liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 11. Ja na tej mojej próbce zrobiłam właśnie 3 takie pasy tego wzoru ażurowego. Także narzucając oczka na druty, uwzględniamy liczbę podzielną przez 11. Dodajemy jednak jeszcze, prócz liczby podzielnej przez 11, dodajemy jeszcze jedno oczko, to przedostatnie. I to jest oczko dla symetrii, aby ten nasz wzorek był nam się ładnie układał i był równiutki, równiutki ten wzór właśnie po bokach. I tak jak mówiłam, składa się tylko i wyłącznie z dwóch rzędów. Więc tak, ja na druty narzuciłam sobie 25 oczek, czyli 2 razy 11, 22, plus jedno oczko dla symetrii i po jednym oczku brzegowym. Zaraz się Państwo przekonacie, jak bardzo prosto robi się ten wzór. Zaczniemy bezpośrednio od pierwszego rzędu. Czy to będzie, powiedzmy, jakiś ściek francuski dołem, no cokolwiek Państwo chcecie dołem. Zaczynamy więc robić ten nasz wzorek. Więc tak, ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko prawe, następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo z pochyłem w prawą stronę, czyli wbijając drut z przodu oczek. Następnie przerabiamy dwa oczka prawe, robimy narzut, dwa oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka razem na prawo z pochyłem w lewą stronę, czyli wbijam drut z tyłu oczek. Przerobiliśmy pierwszy pion, pierwszy element naszego ażuru. Następnie, ponownie, jedno oczko prawe, następnie zamykamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu oczek, następnie dwa oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek, z pochyłem w lewą stronę, aby nam się ładnie układało właśnie to zamknięcie. I następnie jedno oczko prawe i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd. I tak jak mówiłam, całą pracę wykonujemy po prawej stronie robótki. Po lewej stronie, czyli w drugim rzędzie i we wszystkich rzędach parzystych, przerabiamy sobie wszystkie oczka na lewo.
Również narzuty przerabiamy sobie na lewo. Robi się naprawdę niesamowicie prosto ten wzorek. I właśnie te dwa rzędy cały czas sobie powtarzamy. Więc tak, ja jeszcze raz przerobię z Państwem dwa rzędy. Tak jak mówiłam, w moim przypadku składa się z dwóch elementów, z dwóch pionowych pasów ażuru. Więc tak, pierwszy rząd. Ściągamy oczko brzegowe, jedno oczko na prawo, następnie dwa oczka razem na prawo z pochyłem w prawą stronę. Ja sobie przekładam te oczka i przerabiam je z przodu robótki, aby ładnie nam się właśnie to, ten pochył układał. Następnie dwa oczka na prawo, narzut, dwa oczka na prawo, narzut, dwa oczka na prawo i dwa oczka razem na prawo z pochyłem w prawą stronę, wbijając drut z tyłu oczek. Przerobiliśmy pierwszy pas. I ponownie jedno oczko prawe, następnie dwa oczka razem na prawo, pochyłem w prawą stronę, ja sobie przekładam te oczka, aby ładnie mi wyszło właśnie to zamknięcie. Następnie dwa oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek z pochyłem właśnie w lewą stronę. Jest to bardzo ważne, aby ten wzorek nam się układał w taką jodełkę. I tak jak mówiłam, po stronie lewej robótki przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Po przerobieniu 4-6 rzędów po prostu już będziecie Państwo robili ten wzór z zamkniętymi oczami. Robi się naprawdę niesamowicie prosto ten wzorek. Więc tak jak mówiłam, po lewej stronie robótki przerabiamy sobie wszystkie oczka na lewo. Również narzuty przerabiamy na lewo. Oczko brzegowe, tak jak zwykle, na prawo. Więc tak, przerobiliśmy sobie pierwsze dwa razy po dwa rzędy i zaczyna nam się już kształtować ten wzorek. Jest bardzo ważne właśnie to zamykanie oczek z pochyłem w lewą stronę i, czy w prawą i wtedy nam się ładnie wytwarza nam się właśnie ta jodełka, która właśnie dodaje charakteru temu wzorkowi. Jestem pewna, że Państwu się spodoba ten wzór. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Również bardzo dziękuję za tak miłe i ciepłe słowa dotyczące moich starań, mojej pracy. To mnie bardzo cieszy. I oczywiście, tak jak zwykle, zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego kanału w YouTube. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco. I dziękuję ślicznie Państwu, życząc powodzenia.